Siemano ludzie, witam was w kolejnym odcineczku na CSGO Skinsie u mnie na kanale. Jeżeli jeszcze sobie mojego kodu nie używacie na stronie, koniecznie wejdźcie w plusik. Tutaj zmieńcie sobie kod lub ustawcie na kod Slowly. Naprawdę warto, 10% bonusu do wpłaty. No i oczywiście 2 zł na start, jeżeli kodu sobie wcześniej nie użyliście. Stworzyłem nowe giveaway, dołożyłem takiego to Kawaha Redline oraz M4 Hyper Beast. No i mamy oczywiście 10 na 10 aktywnych giveaway. Obecnie są to takie nagrody. Chyba obecnie jest najlepszy pool nagród do wygrania, więc wbijajcie, sprawdzajcie koniecznie, bo warto, na pewno warto, mordeczki. A my przechodzimy sobie do otwierania skrzyneczek. Dzisiaj zajmiemy się tematem, którego dawno nie było. Wrócimy sobie do tych skrzyneczek CS-owych. Będzie to test skrzyneczki Bravo. W kolejnym zrobimy sobie weapon case'a. No i tutaj jakieś batelki na pewno też z tej sekcji wejdą. No i zaczniemy właśnie od tej oto skrzynki Bravo. Tutaj rapid fire, automatycznie otwórz wybraną. Wow, okej, okay. Od razu możemy ustawić ilość taśm, no to powiedzmy po 3 i liczbę skrzynek do otworzenia. No to 100 skrzynek, 12 koła. No dobra, no to co, lecimy, nie? Bawmy się szybko i zobaczmy, co nam z tego siądzie. Jakaś kosa będzie, jest pierwszy emerald. Fajne, fajny dodatek. Jak najbardziej mi się on podoba. I zobaczymy, co z tego wyniknie nam. Czy jest AWP Grafit? Nice. Jest AWP Grafit. Są 2 Ocean Foamy. Bardzo, bardzo fajny skin. Okej, okay, Overgrowth. Zirka Overgrowth. Znowu Grafit. Znowu Grafit Minimal Wear. Dobra, no leci naprawdę nieźle w tych ostatnich spinach. No, ale jak widzicie, w ogóle bez żadnego noża. No i co? Zdobyte skiny 10 tysięcy wartości, więc tutaj wyszliśmy na pewno na minus z tego Bravo Case'a. No okej. Okay. Dobra, no to może teraz taki Riptide i też sobie spróbujmy z takim Rapidem wjechać. Tutaj dajmy sobie 200 skrzynek. 200 skrzynek, czyli 5 koła. No dobra, zobaczmy, jak to nam pójdzie. Czy poleci jakaś kosa? Jest pierwszy Ocean Drive. No i co? No kurczę, tutaj jeżeli wypadnie nam kosa, bo to są kosy czy glowsy właśnie, to mnie ciekawi. Kosy, okej, okay, tu mamy te butterfly, więc jeżeli by taki butterfly siadł, no byłoby świetnie. No tylko jestem ciekaw, czy na 200 skrzynek drobnie nam jakiś nóż? Jednak ten procent aż taki niski nie jest. No ale tutaj już widzę, że dużo gorsza skrzynka, dużo gorzej ona wypadnie w porównaniu do wcześniejszego poprzednika, czyli tego to Bravo Case'a, którego no trochę dobrych rzeczy wypadło. 126 skrzynek już za nami, ten rare item cały czas gdzieś blisko śmiga, no ale jednak nie chce nam wypaść. Okej, okay. Tutaj jakiś w końcu lepszy drop, ale no, bez kosy tu, jeżeli kosa nie siądzie i nie siądzie nic fajnego, no to będzie źle. Będzie źle, no na 200 skrzynek nie dropnąć żadnej kosy, bardzo słabo. 1500 zł zwrotu. No i co teraz dalej? No co, no jeszcze może ze 150 sobie damy. No kurde, jeżeli nie dropnie teraz, no to już naprawdę Riptide dostaje ewidentnego bana ode mnie. Już ta skrzynia nie zostanie nigdy przeze mnie otworzona. Bezapelacyjnie tak stwierdzam, jeżeli nic nie wyleci, to ma bana ta skrzynia i tyle. Tyle mam do powiedzenia. Rapid fire, 57 skrzyneczek już za nami i zbliżamy się do połowy. Kosy jak nie było, tak też nie ma. No źle, źle to wygląda wszystko. Jeszcze 50 skrzyń nam zostało. No ale to łącznie otworzonych 350 skrzyń Riptide i bez żadnego noża. Bez żadnego noża. Więc bardzo, bardzo źle wypadła nam ta skrzynka. No i bardzo duży minus w dzisiejszym odcinku. Jeszcze o tym weaponie rozmawialiśmy. 275 zł, Lightning Strike, Case Harden, Hypnotic, przepraszam, tutaj mała pomyłka. 10 skrzynek, 2000. No dobra, to może zróbmy sobie po 2 tasiemki. Albo nie, po jednej. 15 skrzynek weapon. Jest Lightning Strike, okej. Okay. To już nam zwróciło skrzynkę na pewno. Ale jeszcze jakby kosa siadła. Dragon Tattoo, okej. Okay. Zwraca nam tam jedną skrzyneczkę. No i 5 koła, więc udało nam się zarobić na weapon case'ie. 15 skrzynek, opłaciło się otworzyć. Siadła nam jedna wupka Lightning Strike. No i co, może przejdziemy sobie do bitwy. Tutaj jakąś bitewkę sobie skraftujemy tak na koniec podsumowania odcinka. Może takiego royala jednego, jedną skrzynię anarchii, tylko w trybie boost. No i co jeszcze? Może tutaj parę tych agentów ze 3. I co? No to by było raczej na tyle. Kurde, może ten ratlesik jeden taki? Może 3 nawet. Dobra, lecimy na grubo.
lecimy na grubo 3-400, bitewka, dodajemy pyk bota drugiego i mamy Michaela, mamy Emily i zaraz zobaczymy, jak nam wyjdzie ta bitwa pierwsza. Skrzynka, bardzo dobry drop, 1000 zł już na starcie, więc taki początek jak najbardziej nam odpowiada. Tutaj no już w drugiej skrzynce troszeczkę gorzej. Agenty, okej, okay, to jest dobry agent, on 300 zł niecałe kosztuje, 250. Druga skrzynia agent i tutaj agencik za 10 zł, już troszkę mniej wartościowy skin. W trzecim, no troszkę słabo. Michael jest bardzo blisko nas, więc żeby to nam się nie skiepściło. Okej, okay, pierwsza skrzynia Ratless na minus i to dla wszystkich. Butterfly! O kurwa! Dobra. Mamy to. Jeszcze print streamki tutaj wpadły od kolegów. Bardzo, bardzo fajnie. No i w ten jakże optymistyczny sposób kończymy ten odcineczek. Zajebisty drop w ostatniej batelce. No i takie odcinki mi się podobają. Ja wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o używaniu mojego kodu na stronie, wpisanego oczywiście w to miejsce. Daję wam bonus do wpłaty, 10% do doładowania. Na razie, cześć!